Będzie chciała pewna partia. Przepraszam, a druga sprawa. Bardzo obszerna sprawa uchodźców. Uchodźców i migrantów. Warto umieć rozróżnić. Uchodźca to jest ten, który ucieka przed bombami, chce się salwować swoje życie. Ci ludzie, i tu przytoczę pewne, nie dosłownie, ale argumenty i można je przypisać tym czy tamtym ludziom, albo i wielu ludziom, którzy nie przyjmujmy nikogo, dlatego że to są ludzie, którzy roznoszą zarazki i będziemy chorować na te choroby, które... Tak, to jedno. Nie przyjmujmy, bo nam zabiorą pracę. Taka masa ludzi przyjdzie, my nie będziemy mieli pracy. I trzeci argument, najbardziej bolesny, że przecież to są terroryści. Wszyscy. Ludzie myślą, że każdy uchodźca czy migrant to jest terrorysta. To jest absolutny fałsz, niemoralne kłamstwo. Oczywiście, kiedy papież Franciszek był w Krakowie na Międzynarodowych Dniach Młodzieży, odniósł się do tej sprawy bardzo delikatnie i rozsądnie. Musimy przyjmować tych ludzi według roztropnych reguł, których spełnienie jest możliwe dla nas. Oczywiście dzisiaj, po tych latach wielkich tragedii z tymi uchodźcami, kiedy już Morze Śródziemne stało się grobem wielu tysięcy ludzi, możemy powiedzieć, Unia Europejska w tym kwotowym rozdziale uchodźców na kraje, no chyba się pomyliła. Ale przecież, jak do dzisiejszego dnia wiem, niektóre kraje też nie przyjęły uchodźców, tak jak my nie przyjmujemy. A Unii Europejskiej chodziło przede wszystkim o to, żeby kraje, które tworzą tę Unię, zgodziły się na taką formułę solidarności, że będziemy się starali rozwiązać ten problem razem. I nie było powiedziane, że ten kraj ma przyjąć 1000, a tamten 10 tysięcy. Posłuchajcie, takie państwa, które przyjmuje tylko jednego, przyjmuje i mają święty spokój. Polska wymówiła zasadę solidarności, do której jest zobowiązana traktatami europejskimi. I tu jest największy taki, powiedziałbym, zgrzyt w stosunku do tego, że się wyłamała spod zasad tworzących... Ja może odniosę się do tego artykułu z tygodnika powszechnego ojca Wiśniewskiego, na który zareagował episkopat, rzecznik episkopatu, że to jest nieprawda, że Kościół nie milczy. No, jeden ma rację i drugi ma rację. Dlatego, że to milczenie rzeczywiście zostało przerwane, no powiedzmy parę, kiedy na Jasnej Górze w lipcu czy w sierpniu prymas powiedział w sposób bardzo kulturalny i bardzo delikatny, ale wszyscy mieli chyba zatkane uszy, powiedział wszystko o konstytucji, o uchodźcach, piękne zdania, no myśląc, że to do kogoś dotrze. Nie dotarło. To samo było z Gondeckim, przewodniczącym konferencji episkopatu. Potem już publikowano to, że rząd się nie zgadzał, bo przedtem tego nie mówiono. Więc myślę, że ten ojciec no może to trochę za późno powiedział. Ale byli inni, którzy to mówili. Raczej spoza, no ale co zrobić. Więc to jest pierwsze pytanie. Przepraszam, jakie tam pytania były? A nie, to pierwsze też wczoraj dziękowałam. Proszę Państwa, siedzi przed Wami człowiek, który podpisał wszystkie umowy z Radiem Maryja. Dlatego, że byłem sekretarzem episkopatu. No i oczywiście
była dosyć poważna walka o to, żeby, znaczy pomysł taki, żeby w Polsce powstały media katolickie. No i oczywiście Episkopat Stanów Zjednoczonych zasugerował nam, że jeżeli chodzi o radio, to nie starać się o koncesję ogólnopolską, tylko żeby to robiły poszczególne diecezje. I nawet posyłały, ze Stanów posyłali jakieś tam aparatury, pomagali w tym. Okazało się, że to był fatalny błąd. Dlatego, że z jednego terenu, gdzie coś się udało, bo tam w Ameryce mają przede wszystkim te radiostacje lokalne i to jest odbierane i to jest w sam raz. W Polsce po pierwsze stworzenie 42 radiostacji. To jest przede wszystkim duży koszt. Koszt także obsługi. Trzeba płacić ludziom, którzy są fachowcami, niemałe sumy. Poza tym ktoś to musi wymyśleć, ktoś to musi napisać, ktoś to musi przeczytać i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie diecezje prowadzące radio zadłużały się niemiłosiernie. Powstała jedna z propozycji Radia Plus w Gdańsku, która chciała zjednoczyć te radiostacje diecezjalne. No ale tu się pokazało, że jak można likwidować taką stację w Warszawie, która nazywała się Józef, tam gdzieś inną, która się nazywa tak czy siak imieniem biskupa albo któregoś tam świętego. No, nie dogadaliśmy się, biskupi się nie dogadali ze sobą. I w tym momencie wchodzi Rydzyk. Wchodzi Rydzyk z problemem z koncesją ogólnopolską, z zasilaniem z zagranicy ze Związku Radzieckiego, między innymi. No i wpycha się do tych diecezji, które mają już to radio swoje. No jakieś tam pełzające, ale jednak było. I oczywiście powala to wszystko na nogi. A Episkopat w tym momencie, może jeszcze nie w tym momencie, kiedy były spory, że musiał się dogadać z każdym biskupem Rydzyk, żeby ta stacja jego mogła wejść na jego teren. Ale oczywiście nie brał tego pod uwagę. Ale była taka, ja wiem, dobra intencja Episkopatu, żeby mu dać szansę, żeby wykorzystał to radio, bo będzie ogólnopolskie. No ale prowadzili je redemptoryści. I do programu, owszem, Episkopat zabezpieczył się przy pomocy pewnych statutów, które były zatwierdzone i na tej zasadzie zgodził się, żeby to także pod pewną kuratelą no niestety sekretarza konferencji episkopatu, którym ja byłem. Wśród tych zastrzeżeń, tych metod pilnowania tego, czym to radio będzie, przede wszystkim było krytykowane za rozmowy niedokończone. Dlaczego? Z jednej strony był to wielki sukces, który potem naśladowały prawie wszystkie radiowe polskie, że to był bezpośredni kontakt ze słuchaczami. To okej, to pięknie, ale solą w tym wszystkim, a może nawet kroplą trucizny było to, że ktoś nie powstrzymywał swojego języka i gadał różne głupstwa, oskarżając tego, tamtego, siało, albo siejąc te poglądy antysemickie i jakieś tam po prostu niemoralne rzeczy w tym znaczeniu. Głównie chodziło o pewne pomówienia i pewne tezy, których absolutnie nie można było zaaprobować. I proszono Rydzyka, żeby te rozmowy były prowadzone w sposób, znaczy owszem, ktoś dzwoni i ktoś mówi głupio, no to wtedy, no nie, ustosunkować się trzeba było. Proszę pani, proszę pana,
no niestety ja nie mogę przyjąć takiej opinii za prawdziwą, tak nie wolno robić i tak dalej, i tak dalej. Po takich pyskówkach ojciec odpowiadał, Bóg zapłaci. No niestety, to jest uczenie ludzi, że tak wolno. Że tak wolno. Sprawa Rydzyka potem miała jeszcze oprawę taką, że episkopat powołał taką radę, nazwano tak troski o pasterską jakość, tak, Radia Maria. Niestety do tej komisji weszli sami zwolennicy Radia Maria i nic nie zrobili. Rzecz oparła się o Rzym. Rzym, który przez przypadek, przewodniczącym dykasterii rzymskiej, która się tym zajmuje, czy ministerstwa powiedzmy, był dawny generalny redemptorystów, Amerykanin, któremu nagadali i wygrali. No a potem jeszcze następna rzecz, to jest pretensje, jakie można zgłaszać w stosunku do Radia Maria, że byli nieuczciwi, po prostu zbierali pieniądze na przykład na stocznie, na wykup stoczni gdańskiej. W jakiej sumie trudno powiedzieć, bo nikt tego nie chciał nikomu głosić, ale to chodziło o miliony. Zginęły. Było kilka procesów, które ludzie albo wygrywali, albo przegrywali. W tej sprawie nic się nie zmieniło. A potem zaczął się. Jeżeli ktoś słuchał tego radia, to przecież jak się zbliżały wybory, to mógł słuchać tylko o tych, którzy mieli tego radia wygrać. A politycy się cieszyli, że mają taki odzew polski, bo to było radio ogólnopolskie. I ta grupa ludzi, która go słuchała, no to byli ludzie bardzo, myślę, uczciwi, normalni. No ale nie znający się na polityce, nie wiedzący, gdzie kto się nazywa i jak i co robi. No tak, ojciec powiedział, no to trzeba tak głosować i święty spokój. No. My mamy ten problem do dziś. Bo ja mówię, nie wiem, czy to już mówiłem, że mamy takie środki przekazu potrójne w Polsce dzisiaj. Środki przekazu narodowe, środki przekazu prywatne, przekazu rządowe, czyli Radio Maria. To niestety. Tyle mogę powiedzieć, chociaż można by było bardzo dużo na ten temat. Może jeszcze ten moment taki dość typowy. Ja zwołałem takie zebranie przedstawicieli wszystkich diecezji, w których to Radio Maria było, działało. No i oczywiście przez Radio Maria zostało zaproszone też, żeby przyszło na to spotkanie. Zaproponowałem taką dyskusję trzyczęściową. Pierwszy punkt. Dlaczego lubimy Radio Maria? Co jest dobrego w tym radio? Drugi punkt. Co się nam nie podoba, co jest złego? I w tym momencie jedna ze słuchaczek, przedstawicieli zresztą diecezji, której ja byłem biskupem pomocniczym, wstała i mówi, takich rzeczy nie będziemy tutaj mówić. Trzasnęła drzwiami i poszła. No i trzeci punkt. Spróbujmy ustosunkować się do tego, co można zrobić, żeby to radio było lepsze. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś podchodzi do mnie po tych dyskusjach, bo skończyłem to spotkanie i mówi tak, proszę księdza biskupa, ale oni to nagrali. Jak oni. No ci przedstawiciele radia. No może ktoś powiedzieć, nieświadomie, tam świadomie. Więc poszedłem do nich i powiedziałem, no proszę ojców, tak się nie robi. Trzeba było to zgłosić, powiedzieć mi, nie miałbym nic przeciwko temu, ale że to się robi potajemnie. I zgodziłem się na to, żeby, bo oni mówią, to da na nasz wewnętrzny użytek, nie będziemy tego rozpowszechniać i tak dalej. No, nic by się nie stało, gdyby to rozpowszechnić, bo tam były same dobre rzeczy pokazane, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i jakie mogą być drogi wyjścia. A
A jeszcze jedną rzecz, to już tak na koniec mojego władania Radiem Maria, weźmy to w cudzysłów. Zgłosiły się do mnie dwie osoby, dwie młode osoby. Ja w naiwności sobie już wtedy nie powinien być naiwny. Oni mówią, że są od ojca Rydzyka, chcą przeprowadzić ze mną wywiad. No dobrze, proszę bardzo. Ta dziewczyna się przedstawiła swoim imieniem, a tego drugiego nie pytałem o nic. Dość duży wywiad. Czekam tydzień, czekam dwa, czekam trzy. Wywiadu nie ma. No to dzwonię do ojca Rydzyka i mówię, proszę ojca, co z tym wywiadem? Z jakim wywiadem? No był taki, nic o tym nie wiem. Nie ma takich ludzi, nie ma takiego wywiadu. No myślę sobie, nie, tego nie puszczę. Więc powiedziałem mu tak, proszę ojca, jeżeli w ciągu trzech dni ten wywiad nie będzie opublikowany, to będzie pisać o tym cała polska prasa. Pomógł. Puścił ten wywiad, a na złość, że tak powiem, puścił jeszcze nagranie takiej prywatnej rozmowy z tymi ludźmi. To takie żarty jakieś tam, nic złego nie było. No ale po co to? Więc takie są rzeczy. Ja wtedy, kiedy musiałem się tym zajmować, tego radia słuchałem. W telewizji trwam, no pewne rzeczy oglądam, jak jest transmisja z jakichś uroczystości. Pewne, przez dość długi czas to radio miało dobry serwis informacyjny. Trzeba przyznać, że pewne rzeczy są dobre. Modlitwa jest dobra, komentarze liturgiczne, jakieś katechezy są dobre. I to radio mogłoby przynieść bardzo dużo dobra, gdyby nie ta kropla dziegciu. I co jeszcze? Przez dobrych prawie 10 lat tłumaczyłem dziennikarzom, że tak źle z tym katolicyzmem Polski nie jest. Zawsze się pytali o powołania kapłańskie i zakonne i o tych, którzy chodzą do kościoła i przystępują do Komunii Świętej. To było pewne, utrzymywało się na pewnym poziomie. Do lat, no pewnie jakiś jeszcze 10 lat temu może by coś nastąpił spadek. Spadek, który tłumaczy się, jeżeli chodzi o powołania kapłańskie i zakonne, no inną kulturą, w jaką weszliśmy, to raz, innym typem wychowania, z uległością, pewnym sugestiom, które idą ze środków masowego informowania, tablety, te smartfony, komórki i tak dalej. Ale także jest pewien element spadku demograficznego. No to wpływa także. Jest nas mniej, no to z tych mniej wychodzi kandydatów do kapłaństwa. Sytuacja, w moim odczuciu, jest sytuacja dramatyczna. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że no może się tu posłużę taką rozmową, którą przeprowadziliśmy w październiku tego roku z ludźmi, którzy te sprawy widzą trochę inaczej i mają do tego prawo widzieć. Otóż był przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, czyli był to jeden z sekretarzy najwyższego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedzmy, tak się to nie nazywa, ale to jest ta ranga. Był jakiś socjolog, jeszcze był taki biskup z Irlandii Północnej, no i był jeden z dziennikarzy Polski, ja niestety nie pamiętam tego nazwiska, który wyszedł z więzienia islamskiego. Przez kilka lat był więziony. No i z tym islamem spotkał się, z tym radykalnym islamem spotkał się osobiście. Dziwnym trafem, jakimś tam dobrym zbiegiem okoliczności udało mu się stamtąd wydobyć. I było pytanie takie na konferencji międzynarodowej. Czy Kościół, czy chrześcijaństwo przetrwa w Europie? No oczywiście
odpowiadano różnie, raczej broniąc tego, że no przecież Chrystus zapewnia Kościołowi istnienie, ale niekoniecznie w Europie, no ale że to jeszcze jakoś potrwa. A ten dziennikarz mówi tak, przepraszam bardzo, ale ja to widzę inaczej. Ja uważam, że jeżeli chrześcijanie w Europie będą się tak zachowywać, jak się zachowują, to w niedługim czasie, to może być 10 lat, może 15, chrześcijaństwa w Europie nie będzie. Dlaczego? No po prostu dlatego, że muzułmanie są prężni. Są prężni, bo rodzą się dzieci, to ile kto chce. A po drugie, że oni swoją wiarę traktują na serio. Nawet wtedy, kiedy imam powie zabijaj, to zabije. A no oczywiście, że powiedzmy ci wysocy muzułmanie w krajach wypełnia te obowiązki, jakie płyną z przekazów religijnych. A powtórzę to, co jeszcze ten dziennikarz powiedział, a my w Europie jesteśmy wydmuszkami chrześcijaństwa. Wydmuszkami. Bo to jest tak, że małżeństwo nierozerwalne, no ale tak, no cóż, to szkodzi mieć te 5 żon, no. Co pan Bóg zakaże takie rzeczy robić? No. Mówię, we Francji przecież wielożeństwo już kwitnie od dawna. Jest nie sankcjonowane, ale istnieje na bardzo szeroką skalę. Moralność, każdy sobie sam stawia reguły postępowania. No to znaczy, czyni się mądrzejszym od Boga. Bo jak inaczej to tłumaczyć? Więc nazwać się chrześcijanem, chrześcijaninem zawsze można. Ale samemu się oceniać w ten sposób, to już jest ryzyko. Bo każdy z nas widzi, kim jest od wewnątrz, samego siebie i każdy ma jakieś tam obrachunki z Panem Bogiem, które nie są na jego korzyść. Więc jeżeli to tak dalej pójdzie, no to będzie źle. Dziękuję. Zawsze, nawet gdy się jest przekonany, że już się wszystko wyjaśniło. Prawdę trzeba odkrywać. To jest, tak się często mówi, zadanie nauki. No ale nauka odkrywa częściowe prawdy. Ja sądzę, że jeżeli ktoś, wczoraj to słyszałem, przedwczoraj w Warszawie, że jeżeli ktoś, że zaraz, bo taka, jakie to jest, Alicja w Krainie Czarów? Nie, coś takiego, że tam występuje jakiś człowiek, który idzie i spotyka tam kota czy kogoś na drodze. Królika. Proszę? Królika, no przepraszam, że to pamięć mnie zawodzi, ale no i on staje na drogi się rozchodzą, jedna idzie w prawo, druga idzie w lewo, a on mówi, króliczku, powiedz mi, gdzie ja mam iść, a mogę iść w prawo, mogę iść w lewo, a króliczek się pyta, a dokąd chcesz iść, nie wiem. To idź albo tu, wszystko jedno. Musi wiedzieć, czego chce w życiu. I to jest, oczywiście, że mówi się, to jest prawdą, że u nas to się określa, że spotkanie przy bierzmowaniu to jest ostatnie spotkanie z Kościołem młodzieńca czy dziewczyny. Nie całkiem, ale dużo w tym jest racji. To znaczy, my ciągle słyszymy, że nauka, a nie religia, nie czarnie, nie jakieś tam szamańskie rzeczy, które głosi Kościół i tak dalej. No, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że nauka, a warto o to dziś pytać fizyków teoretycznych, tych, którzy się świadczą. Im więcej znamy, tym mniej wiemy. Okazuje się, że
te wszystkie badania, te wszystkie wyloty w kosmos dają nam ogromną, nową wiedzę, która nie rozstrzyga w ogóle problemów. Na przykład dawniej mówiono o tym wielkim wybuchu. Wielki wybuch jest poza nami. Nikt z uczonych tego nie przyjmuje. Szuka się prawdy. Ale to tej prawdy, do której człowiek może dojść własnym umysłem i instrumentami, które mu pomagają. Religia jest na zupełnie innej drodze. Religia objawiona mówi o prawdach, których umysłem się nie sięga. W to się wierzy. Nauce można ufać, ale na krótką metę. Bo to jest, owszem, sprawdzają się poszczególne tezy naukowe, ale nigdy nie można powiedzieć, że to jest koniec i prawda. Natomiast czynienia z objawieniem Bożym. Objawienie, które nie tylko mówi, że istnieje Bóg, ale że jest Stwórcą, że jest Zbawcą. I ta cała droga ewangeliczna, jaką ukazuje, to nie jest wymysł ludzki. Święty Paweł mówi, to nie jest, ja tego nie wymyśliłem, to usłyszałem od Boga. I tu musi być włączona wiara. Jak człowiek wierzy, no to widzi drogę. I to nawet wtedy, kiedy jest bardzo słaby, kiedy coś mu się tam w głowie poplątało, albo się pomyliły drogi. Na to są sposoby. Ale on musi widzieć dobrze, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja chcę. Ja chcę być showmanem, no idź tą drogą, mój święty, spokój, no daj sobie, zostaw Pana Boga na Bogu, bo ci będzie przeszkadzał. Ale to jest twoja decyzja i twoja odpowiedzialność. Nie chcesz iść tą drogą, którą ja ci wskazuję, mówi Chrystus, to idziesz na własny rachunek i ponosisz konsekwencje takiej decyzji. No to jest zawsze, no, ale to nie naukowe. No nie naukowe, oczywiście. Religia nie jest nauką. Religia jest wiarą w żywego Boga z wszystkimi tymi konsekwencjami, które Chrystus przekazał jako Syn Boży, bo tylko On zna Ojca, a nikt nie zna Ojca, i tylko Syn, i ten, komu Syn to objawił. No taka jest logika wiary. Bardzo wielu artystów, bardzo wielu biznesmenów, którzy szukają wartości. Oni mówią, że to już, jak już mam kupę pieniędzy, no to co mi to? Nie mam co z tym zrobić. Już się tak nasycił, że poczuł pewien brak. A taka pani Pawlikowska, która tam występowała, podróżniczka, dziennikarka, pisarka, mówi tak. Człowiek ma dwie półkule mózgu. Lewa załatwia sprawy doczesne. Organizuje ten świat zewnętrzny. Prawa jest od metafizyki. Jeżeli postawimy na to fizyczne działanie, ludzkie, dotykalne, sprawdzalne, to jeżeli mamy sukces, to mamy tylko sukces połowiczny. Człowiek jest istotą fizyczną i duchową, zarazem. Tych dwóch rzeczy się oddzielić nie da. Jeżeli się oddziela, myślę, w jednym i drugim kierunku, to nie jest tak, żeby ta prawa półkula mogła zostać bez ciała. Nie będzie człowieka. No więc to jeżeli pójdziemy, nie będziemy się kierować tym, że cały człowiek musi się zaangażować w dążenie do celu. Jakiego celu?
Ja zawsze do młodzieży tej jak bierzmuję, mówię w ten sposób, że no, mądrość jest potrzebna człowiekowi po to, żeby wiedział, dokąd idzie. I że to nie jest kwestia wiedzy, bo ludzie prości mają czasem bardzo dobrze posprzątane w głowie, a ci, którzy mają w głowie szafy i biblioteki, gubią się w tym wszystkim. Więc trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się idzie. I to musi być w dodatku wybór osobisty. Żadna prawda religijna, kiedy jest przyjęta pod przymusem, nie jest żadną religią. To musi wyjść z serca i to musi trzymać człowieka tak, że potrafi się oprzeć złu po to, żeby tę kondycję, jaką ma, swój związek z Bogiem zachować i dostać za to nagrodę. Pan Bóg jest tak hojny, że wszystkich chce zbawić. Najgorszego mordercę też chce zbawić. I otwiera się na niego. Więc cóż, można jeszcze powiedzieć, to jest też taka bardzo tak popularna teza, że każda religia jest dobra. No to przekreślalibyśmy misję Chrystusa jako Syna Bożego. A już starożytny Kościół mówi tak. Extra ecclesiam nulla salus. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ale kto wie, co to jest ten Kościół? Sobór Watykański II, wyjaśniając to problemy, ten problem przynależności do Kościoła, mówi tak. To są kręgi pewne. W środku jest Chrystus, a potem wszystkie religie się oplatają i w każdej z nich jest jakaś prawda. Jakaś część prawdy. Dla naszego umysłu, no jednak bardzo upośledzonego, a czasem bardzo zdewastowanego, to się nie mieści w głowie. Się w naszej nie mieści, ale tam u niego się mieści. I dlatego to, co po wiekach zrobił Jan Paweł II, gromadząc na modlitwę w Asyżu przywódców różnych religii świata. Wojna o to była taka, że chcieli pewnie Jana Pawła z Watykanu wyrzucić. Dialog ekumeniczny to jest dialog między chrześcijanami. Z Żydami nie ma ekumenizmu. To jest inna religia. Z islamem nie ma ekumenizmu. To jest inna religia. A jednak te trzy, chrześcijaństwo, judaizm i islam, to są religie monoteistyczne. Wyrosłe z jednego korzenia. Jak im odmówić pewnej racji? Jeśli my chcemy to podzielić tak matematycznie, że tu jest, tu ten jest zbawiony, ten nie, temu nawet w niebo nie wolno popatrzeć, no to jest nasze małostkowe rozumowanie. Pozwólmy Bogu być hojnym, bo takim jest. Dostęp do wszelkich dóbr duchowych. Jaki lud, taki kler, jaki kler, taki biskup. Proszę Pani, ja uczyłem w seminarium, czyli na uniwersytecie, jakby nie było przez prawie 40 lat. I obserwowałem tych księży, moich wychowanków, do pewnego czasu ci ludzie trzymali się pewnych reguł.
A wiadomo, był program, trzeba było taką czy inną lekturę przeczytać, umieć się wysłowić, napisać ortograficznie, kaligraficznie, czytelnie. Nie trzeba przecież kształcić wszystkich na lekarzy, którzy piszą tak niechlujnie, że nikt tego przeczytać nie może na recepcie. Nie wszyscy to tak robią. Otóż obserwuję tych młodych ludzi, tych młodych księży i ja ich nie poznaję. Nie poznaję. Mówię mu: człowiecze, przecież po co ty bierzesz jajko i nożem go je kraisz? A bo mi się tak podoba. Kultury tego savoir-vivre nie ma. Zniknął kompletnie. A jak się komuś zwraca uwagę, a po co mi to? Ja mogę inaczej robić, mogę inaczej postępować. Czy on przyjdzie na obiad ubrany czy nieubrany, to już jest jego sprawa. Gdyby ktoś o to zadbał, no to by to umieli. Czytanie jest fatalne. Fatalne czytanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o akcenty chrześcijan. Niestety poloniści pozwalają na pewne zmiany. I już się trudno połapać, jak to ma być. Kupiłem sobie taką książkę jest jakiś klub dobrej książki. Od czasu do czasu dzwonią do mnie, że to, no więc kupiłem sobie taki savoir-vivre współczesny. I proszę słuchać. Nie. Tam jest właściwie cała kultura XIX-wieczna, dworska, dyplomatyczna, towarzyska. I to jest pięknie napisane. Można sobie to przeczytać, ale się do tego nikt nie dostosuje. To jest związane chyba także i z tymi mankamentami szkół. Lektura. Kto? Przecież czytanie, płynne czytanie, no to jest rzecz podstawowa. A człowiek skończy uniwersytet i czytać nie umie, no. Przestanki daje tam, gdzie nie trzeba, pomija przecinki i tak dalej, i tak dalej. No, to jest niechlujstwo. A jeżeli chodzi o tę kulturę języka, no to idzie niestety z góry. Bo jak widzą, że tak można mówić w Sejmie, dawniej się mówił język parlamentarny. To znaczy, to był język na wysokim poziomie. A dzisiaj językiem parlamentarnym to byłaby rynsztok. Nie mam na to recept oczywiście, ale to jest kwestia. Nie wiem, czy Państwo oglądają czasem. Ja jak trafię na to, to oglądam. Jest taki program, w którym młodzież jak gdyby zdaje egzamin z tej kultury takiej salonowej. Nie znacie tego Państwo? No przychodzą młodzi ludzie, dziewczęta i chłopcy, to zwykle jacyś gimnazjaliści, i daje się im warunki dworskie, piękne mieszkanie, wyposażone elegancko. Prosi się ich do stołu, tak żeby ich nauczyć, czy to jest widelec, czy się tu daje, czy tam, jakie są inne naczynia do posługiwania się przy stole. Rozmowy się prowadzi i tych wszystkich rzeczy doglądają takie panie, no powiedzmy hrabianki, no tak nazwijmy to, które mają te rzeczy w palcu. I potem jest egzamin. Znaczy egzamin polega na rozmowie, w której prowadzące czy prowadząca mówi tej dziewczynie: no dziewczyno, spóźniłaś się. Dziewczyno, nie wolno jeść w łóżku.
nie wolno tak czy inaczej postępować, bo to jest nieładnie. I efekt jest taki, że te osoby, które były najgorsze w tych ocenach, po prostu idą do domu. Zwykle z płaczem. No ale ja myślę, że płacz to było za mało nawet. Bo te zachowania czasem fatalne. No, dziewczyna wie, że jest oglądana, że, ale ona nie widzi wartości tego. Bo gdyby widziała wartość tym, do czego ją namawiają, to by tego nie robiła. Tak samo zresztą z wiedzą. Ja pamiętam któryś z moich krewnych już po uniwersytecie, już z językiem angielskim i niemieckim opanowanym, zapytałem o jakiegoś ważnego, o jakąś ważną osobistość kultury światowej. A no i nie wiem. Jak nie wiesz, nie... A po co mi to? Po co mi to? Można nie znać dziesiątek tysięcy nazwisk, ale jeżeli ta kultura jest przekazywana z pewną systematycznością, z wyborem tych takich filarów tej kultury, no to pewne osoby nie mogą zniknąć pod wyrzucone do kosza. A już to prymas Polak powiedział, że jeżeli by któryś, a chodziło o uchodźców tam wtedy, że jeżeli ktoś będzie odpędzał uchodźców, to taki ksiądz będzie suspendowany. To radykalne, może za mocne, ale przy tej okazji także była mowa o narodowcach. A jeżeli chodzi o tychże narodowców, to miałem nieszczęście, przynajmniej przez 2 lata, no blisko siedzieć koło takiego, który mi mówił, że jakie ksiądz ma doświadczenie, a jest księdzem, który ma 7-latka państwa. I mówi co? Absolutnie nie. A ja chrześcijaństwo, no Pan Bóg jest, ale to najpierw Polska. No i to jest choroba, to jest choroba światowa. Wszędzie ci ludzie podnoszą głos i w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech. To po prostu no, jest to jakiś powrót pewnych idei, które już są bardzo dawno skompromitowane. Ale one są atrakcyjne. No, jak się daje młodzieży nowoczesną broń, a nie daje się jej armii, no to jest przestępstwo. To jest granie na tych uczuciach, że oni są ważniejsi, choć tego kraju jeszcze nie bronią i pewnie bronić nie będą, a pieniędzy na wojsko, na uzbrojenie takie prawdziwe, które jest konieczne do ochrony kraju. Nie ma pieniędzy, helikoptery poszły i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mocno o narodowcach wypowiedział się także prymas. No, pani pewno rozumie, że takie komunikaty, które są na kartach informacyjnych Episkopatu nie są takie popularne, żeby je publikowała normalna prasa. No idzie bardzo wyraźnie w złym i myślę, że trzeba to przyjąć do wiadomości, nie zgadzać się z tym i próbować to przetrwać. Ja już przeżyłem Stalina, przeżyłem koło jeszcze? No nie chcę wymieniać, ale wielu, od Pol Pota i innych. Sam raz jeszcze tutaj, ale nie dla pokazania. Napisałem taki temat Polska do niepraworządności. Bardzo widać to jasno, to znaczy nie jesteśmy już krajem, jesteśmy konstytucyjnie krajem demokracji liberalnej, przy czym ta liberalność jest chyba za daleko idąca, bo ja jestem też liberałem, ale jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, nie jestem liberałem, jeżeli chodzi o poglądy na świat. Musiałbym przestać być chrześcijaninem. A
a mamy demokrację. Z tym, że demokracji jest bardzo wiele. Już jedną przeżyliśmy, demokrację ludową. Jak ona wyglądała? No tak wyglądała, jak wygląda dzisiaj Polska. W tej chwili już tak, już tak. I mamy dyktaturę, mówi się faktyczną, no bo nie za, jeszcze nie zadekretowaną, ale ona jest. Wszystkie cechy autorytaryzmu i tej no, autorytaryzmu i dyktatorskie są. Myślę, że przyszłość może należeć, może się rozwijać w dwóch kierunkach. Albo ci ludzie sami się pogryzą, bo to jest właściwie normalne. Każda dyktatura pada z rąk swoich zwolenników. Na to trzeba czasem długo czekać, a czasem przychodzi to szybko. Druga sprawa, no to jest opór obywatelski, czyli protest obywatelski. Jeżeli ludzie się decydują na to, żeby żyć w takim kraju, który się im nie podoba, to mają prawo do protestu. Proszę? Już bardzo ograniczonego, dlatego że powiedzmy, ustawa o zgromadzeniu jest naruszeniem konstytucji, niewątpliwie. Zresztą tych naruszeń konstytucji jest ho. No, zaczęło się od pierworodnym, jest brak ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który był wówczas całkowicie legalny. No i pani premier, którą zresztą znam osobiście od wielu lat,